Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy stary odcinek programu Szkoła. Bo tak, zgadza się, Naruciak zaczął komentować stare odcinki innych programów, to ja teraz muszę wziąć stary odcinek programu Szkoła i też zacząć komentować. Nie czepiajcie się mnie, ten człowiek wie jak osiągnąć sukces. Dokładnie, Szkoła, odcinek 15. I w tym miejscu chciałbym wykorzystać tą okazję i od razu Was przeprosić za słabą jakość dzisiejszego odcinka. W sensie nie moje żarty, nie, moje żarty są zawsze świetne. Ale ten tekst był tragiczny. Możecie teraz zabrać subskrypcję, ja się nie obrażę. Chodzi mi o sam program Szkoła, który był nagrywany dosłownie 20 lat temu i jakość tej kamery, no nie powala generalnie. Więc za to Was teraz przepraszam i przypomnę, żebyście dali łapkę w górę i subskrypcję. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję, to jest bardzo ważne. No dobra, oglądajmy. Zapraszam! Dzisiejszego dnia do szkoły przyjechał fotograf, by zrobić pamiątkowe zdjęcia klasą. Uczniowie z licealnej 2D zgłaszają się do zdjęcia jako pierwsi. Zastanówmy się wspólnie, wszyscy razem, jaki musiał być niesamowicie ważny powód, dlaczego akurat 2D w tej konkretnej godzinie, w tej chwili, chciała sobie zrobić zdjęcie. Jakby, jaki tutaj musi być, a dobra, już wiem, mieli lekcję chemii. I tutaj naprawdę nie możemy się ich czepiać, bo jak ja sobie przypomnę moje lekcje chemii z gimnazjum czy liceum, też bym chciał mieć zdjęcie w tym czasie zamiast lekcji, oj tak. Dziewczynom bardzo zależy, by pięknie wyglądać na klasowym zdjęciu. Dziewczynom zależy na tym, żeby dobrze wyjść na zdjęciu klasowym. Czy dziewczyny wiedzą o tym, że to jest zdjęcie klasowe? Dosłownie! Co się robi ze zdjęciem klasowym? Wykonuje się je, potem przez miesiąc jest wywoływane i na koniec trafia do was, po czym wybierzecie to zdjęcie i jeb do szafeczki na 20 lat, zapominając o nim. Ale ciebie proszę, zmień jakoś pozę. Najlepiej wypierdzielaj stąd, typie. I czy ten chłopak nie boi się siedzieć na tej zimnej podłodze? Przecież tam wilk grasuje. Wiesz co, stań koło kolegi najlepiej. A wy dwie zamieńcie się ze sobą, okej? Ja chcę koło Klaudii. Każdy obok nie chce, ustaw się w kolejce, typie. Spadaj, stań się z boku, to jest moje miejsce. Chcesz się ogarnąć, nie bądź samym, dobra? Ustawcie się już, nie ruszajcie się, bo możecie. Dobrze, cisza, proszę o uśmiech. Super, dziękuję. Tak, od razu widać, że to jest profesjonalna pani fotograf. No spójrzcie, jaki ma aparat. Duży ma aparat. A część ludzi nadal sądzi, że skoro jestem youtuberem i żyję z nagrywania filmów, to się znam na aparatach i na kamerach. Nie znam się, co? Według mnie im większy aparat, tym droższy, tym lepszy, bardziej profesjonalny. Klaudia to klasowa piękność. Ma powodzenie u chłopaków i jest lubiana. Koleżanki zazdroszczą jej urody. Chciałyby być takie jak ona. Ja rozumiem w pełni Klaudię, też byłem klasową pięknością i uwierzcie mi, to jest naprawdę ciężkie, bo wszystkie inne dziewczyny ci zazdroszczą, jaka jesteś piękna, czy piękny jak ja, a wszyscy chłopacy chcą mnie podrywać, bo każdy chce być ze mną, no. Ani chwili spokoju, przysięgam. Co, mogłybyśmy się spotkać jakoś po lekcjach? Myślę, że tak, masz spokojnie. Taką ciekawą twarz. Myślę, dziękuję. Że mogłabyś zostać modelką. Myślę, żebyś mogła zostać modelką. Do reklamy. Hemoroidów. I to się zawsze uda. Co faniera jedna. Sprzedaj to, kurde. Dziewczyny, laska chce mi zrobić sesję. Mówi, że mam to coś, ale zajebiście. Ta? To fajnie. Super. Cieszę się twoim szczęściem. Super, chodźmy lepiej na sprawdzian. Właśnie. Jaki sprawdzian? Zapomniałam, nic nie umiem. Dziewczyny, pomóżcie mi, ja nic nie umiem. Nie. Proszę. Zapomnij. Ta fotografka pytała o was. Serio? Serio, potrzebuję więcej modelek. Serio, pytała o was. Mówiła, że będzie mi robiła zdjęcia, a wy będziecie stały w tle, jako tło. Możemy iść po niej do sprawdzianie. Wyjście, no. Chodź, będziesz siedzieć ze mną. Dzięki, jesteś kochana. Ja od zawsze marzę, żeby zostać modelką. Tak, Emilia, każdy by chciał być modelką, ale robić nie ma komu. A ktoś musi pracować na przykład w sklepie mięsnym, no nie? Albo w Żabce, w Biedronce, albo węgiel wydobywać na Śląsku. Ktoś to musi robić, no na przykład ty! Dziewczyny, jak wam poszło? Napisałyście wszystko? Bo ja to coś chyba pokręciłam w tym ostatnim. O Jezus Maria. Jak mi poszło na sprawdzianie? Absolutna tragedia! Ale nie zależy mi już w ogóle, bo ja przecież będę modelką. Uczennice 2. klasy liceum są już po sprawdzianie z historii. Klasówka niezbyt dobrze im poszła, jednak nie przejmują się tym. Myślą tylko o zdjęciach, które rano sobie robiły. Wracają do sali gimnastycznej, bo Klaudia powiedziała koleżankom, że fotografka im też chce zrobić zdjęcia. Dziewczyny wracają do sali gimnastycznej. W tej sali gimnastycznej pani fotograf robi zdjęcie innej klasie. Dziewczyny nagle zrobią się zazdrosne, bo jak pani fotograf może innym modelom robić zdjęcia poza nam? Bitch!
Czasami te scenariusze historii, które tworzę w swojej głowie, są lepsze niż autentyczna historia pokazana w paradokumencie. Powtórzę to już setny raz, ale ja potrzebuję tylko pieniędzy. Dużej ilości pieniędzy i zrobię najlepszy paradokument kiedykolwiek. To będzie tak dobry paradokument, że to już nawet nie będzie paradokument. To będzie zwyczajny serial. Tutaj mamy... A ty to umiesz w ogóle obsługiwać? Nie. Zepsuj, proszę cię. Dziewczyny, co wy głupie jakieś jesteście? Oczywiście, że umiem to obsługiwać. No, włącza się program auto i klika jeden guzik, nic więcej. Praca fotografa jest prosta. Ustawcie się. Czekaj, czekaj. Nie ten profil. Albo dobra, może ten. Ten chyba lepszy. No. Tak? Zmrów trochę oczy i głowa do góry. Złap mnie też. Dziewczyny, co wy robicie? Wiesz, ile ten sprzęt kosztował? Tak na oko? To gówno warte chyba jest. Ale niech ci będzie. Dam ci ostatecznie 15 zł za ten aparat i tylko pod warunkiem, że mi go do domu przywieziesz. Mieliście właśnie idealny skrót każdej wiadomości od Januszy Biznesu na Oliksie. Cokolwiek sprzedajecie, cokolwiek by to nie było, to zawsze jakiś Janusz do ciebie napisze, że to jest gówno warte, da 20 zł maksymalnie i tylko jeżeli przywieziesz mu to do domu. To jest jakiś mem, ten Olix. My się tylko wygłupiamy. Chciałyśmy sobie zrobić razem zdjęcia. Nic się nie dzieje złego przecież. Słuchajcie, mogę wam zrobić jedno wspólne zdjęcie na pamiątkę. Będziecie sobie je mogły potem kupić, no ale to tyle. No, ale my też byśmy chciały spróbować. No, jako modelki. Właśnie. Ale wiecie co, no modelki muszą mieć w sobie to coś. Ja was potencjału nie widzę. O, miło! Wiecie, dziewczyny, modelki muszą mieć to coś. A modelka musi być, ładna. No, przykro mi. No, ale przecież... Jak pani rozmawiała z Klaudią, to pani o nas pytała, tak? No właśnie. Co? No to... nie przypominam sobie. Klaudia okłamała koleżanki, że fotografka im też chce zrobić zdjęcia. Dziewczyna liczyła, że przypodoba się koleżankom i te pomogą jej na sprawdzianie, do którego w ogóle nie była przygotowana. W sumie zadziałało. Nastolatki są wściekłe na koleżankę. Dziewczyny, dajcie spokój. Żałujesz tego cwaniaro jednak. Dokładnie. Emilka, czekaj, no co ty wyprawiasz? Proszę cię, porozmawiajmy. Nie. Tylko się wygłupiłyśmy z Emilą, nic poza tym. Dałyśmy się wyrolować tej głupiej Klaudii. Ona sobie myśli, że jest najładniejsza i najmądrzejsza. Klaudia ładna i mądra? Znaczy, tak w sumie. Klaudia jest ładna, bo pani fotografka zaproponowała jej bycie dosłownie modelką, czyli musi być ładna. A po drugie, czy jest mądra? Nie była przygotowana na sprawdzian, ale tak zbajerowała dziewczyny i nim nakłamała, że ostatecznie dostanie chyba piątkę ze sprawdzianu. Potwierdzam, Klaudia jest ładna i mądra. Natalia Czapla i Emilia Pakuła z klasy drugiej liceum są wściekłe po rozmowie z fotografką, która nie chciała im zrobić zdjęć i dała do zrozumienia, że nie nadają się na fotomodelki. Dziewczyny mają coraz większe kompleksy na punkcie swojej urody. Kochani, ja w swoim prywatnym czasie mało osób o tym o mnie wie. Ja jestem koneserem sztuki. Jak widzę piękny obraz, to muszę po prostu pochwalić, powiedzieć, że jest prześliczny, przepiękny, cudowny. I to... To jest bardzo ładny słonik. Takimi zmarszczkami to ja się powinnam schować do jakiejś jamy, już nigdy więcej z niej nie wychodzić. A ja co mam powiedzieć? Wyglądam jak chomik z tymi worami pod oczami. Daj spokój, popatrz na te fałdy na moim czole. To jest dopiero masakra. Cześć dziewczyny. Cześć dziewczyny, co tam nadal brzydkie? Masz się nad sobą użalać, mogłybyś coś ze sobą zrobić? Odezwała się panna idealna. Nie obrażajcie się, wystarczy trochę zainwestować, żeby dobrze wyglądać. Dziewczyny, wy możecie być ładne i to jest bardzo proste. Wystarczy będziecie 20 minut wcześniej wstawać, robić pełen makijaż, urodzicie się ładne, kupicie nową maskarę, no to jest bardzo proste, no. Może w operacje plastyczne, co? Właśnie. Nie, możecie sobie zrobić botoks. Co? Botoks? No. No to nie jest dla starych bab? No co ty wiesz, dla aktorek i modelek to robi? Podobno jak się zacznie wcześniej, to skóra się tak nie będzie starzeć. Jak się zacznie... Zadławiłem się. Jak się zacznie wcześniej, to jest szansa na to, że do końca swojego życia zdążysz podmienić wszystkie komórki w swoim ciele na botoks. Że po prostu będziesz potem żyła wiecznie, bo już nie będziesz człowiekiem, tylko będziesz miała dużo wszczepów. Jak w cyberpunku dosłownie. Może dlatego się do tego odniosłem, bo ja teraz w sumie gram w cyberpunka. 2 lata po premierze, co prawda, ale w końcu ta gra jest grywalna. Serio? No wszystko fajnie, tylko że to pewnie kosztuje fortunę. No wiesz, nie mając za darmo. Kurde. Wiesz co, tak w sumie, to ty też byś sobie mogła zlikwidować tę bryzdę między oczami. Ty wiesz co, tak w sumie też mogłabyś sobie naprawić tą brzydką mordę. W klasie drugiej D trwa lekcja niemieckiego. Natalia i Emilia czytają w internecie artykuły o botoksie. I proszę, dziewczyny już od najmłodszych lat mają dobrze ustawione priorytety w życiu. Olewają język obcy, czy w tym przypadku język niemiecki, po to, żeby czytać artykuły o botoksie.
Kurze łapki i sześć za zmarszczki poziome. To są to chyba między oczami, no nie? Dajcie spokój, nie? Tylko to bez sensu. Widać jak kolegę. Ich bin Bruno. Ja. Ich lebe Deutsch. Ja, du liebst Deutsch. Ich bin nicht vorbereitet. Du bist auch nicht vorbereitet. Na, fantastisch, schau dich das mal an. Ale ja pytam teraz, po polsku, kto jest przygotowany? Wer ist vorbereitet von uns? Claudia. W tej szkole to jestem zszokowany, że ktokolwiek podniósł rękę. Fantastisch. Bitte. Ich bin eine Fotomodel werden. Mm-hmm. Und internationale karriere machen. Może ktoś to przetłumaczy? Ktoś jakiś rozumny, co ma trochę więcej w mózgu niż ja? A o to nie jest trudno. Dziękuję, dostałem właśnie tłumaczenie. Claudia mówi, że jest modelką. I to niezwykłą modelką, międzynarodową modelką. Claudia, do cholery jasnej, przypomnę ci. Ty miałaś tylko jedno na razie zdjęcie zrobione. I to było zdjęcie klasowe. Jeżeli takie coś się liczy, to ja najwyraźniej też jestem międzynarodową modelką. Cześć. Czy ty też jesteś międzynarodową modelką? No ty akurat jesteś modelką, to jest prawda akurat. Fotomodel, internationale kariery. Viel Erfolg. Teraz to wymyśliłam. Sehr, sehr gut. Bitte. A przepraszam bardzo, jak zapytać, czy pójdziesz ze mną na półmetek? Obawiam się, chłopie, że może nie być takiego określenia w języku niemieckim. Półmetek, Schulball. Albo najwyraźniej nie miałem racji i jest. Hättest du Lust, mit mir auf einen Schulball mitzukommen? Zastanowię się. Claudia jest z siebie dumna. Nie tylko zaimponowała nauczycielowi wypowiedzią po niemiecku, ale też najprzystojniejszy chłopak w klasie chce ją zabrać na szkolny bal. No chwila, chwila, przepraszam, ja wcale nikogo na żaden bal nie chcę zabrać. Aż to nie o mnie, a... Okej! No i co z tego, że się dobrze uczę? Claudia idzie na półmetek z najfajniejszym chłopakiem z klasy, a ja? A mnie nikt nie zaprosił, oczywiście. The fuck is półmetek? Minus pico polish. No, 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 understando, no, no. Półmetek. Półmetek, kopalnia soli Wieliczka. Półmetek jest zabawą organizowaną w klasach drugich za przyzwoleniem dyrekcji tylko na terenie szkoły. Miałem takie coś? Nie pamiętam czegoś takiego. Kiedy 16-letnia Emilia Pakuła, uczennica klasy drugiej liceum, wraca do domu... A to jest dla mnie najbardziej szokujący element. W starych odcinkach szkoły, tym ludziom, którzy tworzyli program szkoła, chciało się wychodzić z tymi kamerami poza teren szkoły i nagrywać też na przykład w domach uczniów. Bo w tych nowych odcinkach szkoły oni tego już nie robią, już im się nie chce. Mają ustawione kamery w tym miejscu, gdzie się w szkołę filmuje. To jest podobno jakiś plan filmowy, który jest połączony z szpitalem, z paradokumentu Szpital. Dlatego, gdy widzę takie sceny nagrywane poza szkołą, moja reakcja jest tylko jedna. Myśli tylko o tym, jak namówić rodziców na drogie zabiegi upiększające. Jest przekonana, że musi coś zrobić, żeby być piękna jak Claudia, bo wtedy będzie szczęśliwa i jej życie się zmieni. No jestem brzydka i muszę coś z tym zrobić, mamo. Ale córuś, w tym rzecz! Z tym się już nic nie da zrobić. Mam nadzieję, że cię pocieszyłam. No teraz, chwila, chwila. To chyba jakiś żart, prawda? Ja się wcześniej z pracy zrywam, bo myślałem, że Bóg wie, co się stało. To jest poważna sprawa, tato. Spokojnie, córeczko, ktoś ci coś powiedział? Mam lustro, nie trzeba. A rozum? Pytam się, czy masz rozum? No nie, nie mam. A dlaczego pytasz? Gdzie podziałaś rozum? Przestańcie krzyczeć. Emila, to nieprawda, co mówisz. Jesteś bardzo ładna. Kochanie, Emilka, ty nie jesteś brzydka. Jesteś przeciętna. Co ci się w sobie nie podoba? Wszystko. I czego od nas oczekujesz? Coś wam pokażę. Zobaczcie, co znalazłam. Ciekawe jestem. To jest takie nowe Centrum Estetyki Ciała. To nie jest Centrum Estetyki Ciała, to jest tablet! Emilka, nie dość, że przecięta, to jeszcze głupia! Naprawdę, bardzo dobre. No, trochę droższe od innych, ale dają gwarancję na wszystkie zabiegi. Zobacz. Jakie zabiegi? Botoks na czoło i koło oczu. Ona chyba nie do końca rozumie, jak działa botoks. I to, że botoks wstrzykuje się w okolicach oczu po to, żeby się pozbyć zmarszczek tych, jak to się nazywa, kurzełapki. I ona, mając 17 lat, raczej takich zmarszczek nie posiada, to ten botoks nie za bardzo ci pomoże, tak czy siak. Z botoksem jest troszeczkę podobnie jak z białkiem, które biorą kulturyści. Suplementacja samego białka bez chodzenia na siłownię nie sprawi, że będziesz nagle super mięśniakiem. Tak samo z botoksem, no branie samego botoksu nie sprawi, że będziesz nagle piękną dziewczyną. Co? Ty chyba na głowę upadłaś. Tato, proszę cię, no zobacz chociaż. Zobacz. Jakie tato? Dziewczyno, zastanów się. Niczego ci nie brakuje. Jesteś zdrowa, powinna być za to wszystko wdzięczna, a nie wymyślać te wszystkie głupoty. To nie są żadne głupoty. Jak mi nie pomożecie, to się zabiję. Emila!
Podatne sobie żyły, napisze list, że to przez was. No, mamo i tato, kocham was z całego serduszka, ale jeżeli dacie mi pieniędzy na ten zabieg botoksu, to się zabiję i napiszę w liście, że to jest wasza wina i na resztę życia pójdziecie do więzienia. Oni nic nie rozumieją i nawet nie chcą mnie zrozumieć. Mama zawsze była ładna, podobała się wszystkim chłopakom. A ja? A ja się nikomu nie podobam. Jestem beznadziejna i brzydka. Emilka, kochanie, naprawdę, nie przejmuj się. Może i jesteś brzydka, ale jestem pewien, że masz charakter wspaniały. A nie, czekajcie, przecież przed chwilą groziła, że jeżeli rodzice jej czegoś nie kupią, to się zabije. To nie, to masz charakter też brzydki. Emilia jest zła na rodziców, że nie chcą jej pomóc. Jej matka martwi się o córkę, bo wie, że dziewczyna zawsze miała kompleksy i była nieśmiała. Emila, naprawdę uważam, że jesteś bardzo ładna. Tylko musisz w siebie uwierzyć. To czemu nikt mnie jeszcze nie zaprosił na półmetek? Bo najwyraźniej większość osób, w tym ja, nawet nie wie, że coś takiego jest! Może ty kogoś zaproś? Mamo, jestem okropna. Nikt nie będzie chciał ze mną pójść. Nieprawda! A widzisz te wory pod oczami? Emilka, nie ma ludzi idealnych. Klaudia jest. Mamo, chcę zostać sama. Przyjdź za chwilę na kolację. Mhm. Ha, w starych odcinkach szkoły, nawet gdy muszą zrobić cenzurę jakiegoś logotypu, to robią to w sposób kreatywny. W tym przypadku zakryli logo laptopa zdjęciem pieska. A co robią w nowych odcinkach szkoły? No w nowych odcinkach szkoły zalepiają logo taśmą po prostu. Taśmą. Nic więcej im się nie chce robić. Ja złożę jakąś petycję zaraz. TVN, rób dalej odcinki szkoły, ale w jakości tych starych odcinków szkoły. No hej, gadałaś z rodzicami? No, gadałam. Weź, oni mi w życiu nie dadzą tyle kasy. Wiesz, co oni mi powiedzieli? Że ja jestem jakaś nienormalna. No mi to samo. No i co teraz? No teraz to się chyba tylko możemy pochlastać. Beznadzieja jakaś. A, czyli rozwiązanie, które znajduje się w podręczniku każdej zbuntowanej nastolatki. Masakra. No, Siemka. Raczej. Hej. No hej. I co, idziemy z tym botoksem? Co ty? Nasi rodzice się nie zgodzili. Dajcie spokój, no mama też nie. Ale powiedziała, że zaraz mi pozwoli. No jasne, ale żaden lekarz nam tego nie zrobi bez zgody naszych starszych, nie? No jaki zły ten lekarz, no nie? Ej, słuchajcie, znalazłam coś przed chwilą. Popatrzcie na to. No. Witam, mam do sprzedania botox każdej ilości do samodzielnego wstrzykiwania. No, brzmi jak śmierć. O nie, one naprawdę to zrobią. One naprawdę to zrobią! A obok pewne sterydy. Jezus Maria. Nie pokazujcie tego tylko Natanowi Marcoń, bo będzie zainteresowany. No, no. No, ale co, to same sobie to mamy wstrzyknąć? Słuchajcie, widziałam jak lekarz to robił na mojej mamie. To nic trudnego. To dziewczyny, robimy to tak, że wstrzykujemy jednej z nas na próbę, a potem kolejny, gdy pierwsza będzie leżała i miała drgawki. No jasne, nie? Ale skąd my na to weźmiemy hajs? Nie wiem. Wiecie co? Ja no. To załatwię. Trzymajcie kciuki, zadzwonię do was. Emilka sprzeda wszystkie książki, jakie są w jej domu, bo najwyraźniej jest ich bardzo dużo. Licealistki Klaudia, Emilia i Natalia umówiły się przed lekcjami w szatni. Wieczorem uzgodniły, że Emilia kupi botoks przez internet, używając karty swojego ojca. Postanowiły, że same wstrzykną sobie preparat w twarz, bez pomocy lekarza i bez zgody rodziców. Dziewczyny są podekscytowane. Bez pomocy lekarza i bez zgody rodziców. Jak dobra impreza. Wiecie co? Ja w necie znalazłam instrukcję, jak to sobie wszystko wstrzykiwać. Ja mam nie, ulotki. Patrzcie. Uwaga. I co? Dziewczyny obejrzały na YouTubie filmik, jak się wstrzykuje botoks i myślą, że już wiedzą, jak to robić, tak? Idąc dalej, czemu dziewczyny nie obejrzą filmiku z operacji na otwartym sercu, żeby wykonać ją na swojej koleżance? Idąc dalej, dziewczyny będą myślały, że jak przeczytają książkę Blowka, jak zostać YouTuberem, to zostaną YouTuberkami. Co? Pytać się, po co mi książka Blowka w domu? A myślisz, jak zostałem YouTuberem? O, oh, wow. Aż mnie boli, jak na to patrzę. Damy radę, nie? Damy radę. Dobra, laski. To kiedy to robimy? Jak najszybciej, zanim się ojciec z kabineta zawzięła. Okradła ojca. Stary na rachunki teraz nie ma i się cieszy i chichra.
zanim się stary połapie. Emilka, ty jesteś po prostu złym człowiekiem. Trochę się boję, ale muszę to zrobić. Stawka jest wysoka, no raz się żyje. That's the whole fucking point, Emilka. Raz się żyje, więc nie maruj tego życia i nie zabijaj się, robiąc samej sobie zastrzyki z botoksu. Albo rób, w sumie mam to gdzieś. Dziewczyny zaplanowały, że od razu wstrzykną sobie botoks w szkolnej łazience. Znalazły w internecie film instruktażowy i są przekonane, że z łatwością zrobią to same. Dziewczyny! Będziemy teraz wstrzykiwać botoks! Musimy to zrobić higienicznie, więc chodźmy do jakiegoś higienicznego miejsca. Do kibla! Dobra, ja tu muszę przeczytać jeszcze raz. To nie jest takie proste wszystko, jak się wydaje, słuchajcie. A po co ci instrukcja? Bierzesz butelkę botoksu i wypijasz. Tak się nie robi? Co to my tu mamy? Dobra, dawaj, czytaj, ja ręce mi się trzęsą. Słuchaj, musisz to wstrzyknąć pod kątem, nie denerwuj się. Ale jak to łatwe. Kątem? No łatwo, pierwszy raz to robię, kurczę. Gdzie chcesz to zrobić? Nie wiem, miejscu. Tu. A bo ja wiem, no gdzieś tutaj, tak ogólnie. No. Nie, jak mi coś no, wyjdzie. No weź to wbijaj. Jak to twoje urody? No wbijaj, jak się pokaleczę, cała mi nie wyjdzie. Coś urody. Czekaj, patrz, no. To jest nie wkładaj tego do oka, kobieto! Nie bój się. Jak to mi coś zrobi, się uczulę. Nie spinaj, no. Na luzie. Bo łatwo będziesz wy... Ona serio to chce w oko włożyć. Nie, no to robi! Nie, na tobie spróbuję. Nie, proszę cię, łatwiej. Dajcie spokój. Ale żeś nie. Zróbmy to na spokojnie w domu. Ja nie chcę spuchnąć jak ropucha w szkole, okej? Okay? No dobra, to jest dobra opcja. Dziewczyny na razie rezygnują z wstrzyknięcia sobie samodzielnie botoksu, ale umawiają się na wieczór. Są zdeterminowane i nic je nie powstrzyma przed poprawieniem urody. Z koleżankami robią sobie takie imprezy. No. Piją alkohol, jedzą dobre jedzonko. Generalnie zajebiście. Ja wiem, że może być ciężko, bo się znajdujemy w końcu na kanale La Cardum, ale może znajdzie się jakaś kobieta w komentarzach i powie nam, czy naprawdę dziewczyny robią imprezy, gdzie się spotykają, piją, jedzą i przy okazji sobie robią zastrzyki z botoksu? To jest autentyczne pytanie. Czy kobiety tak robią? Oby się odnalazła ta jedna legendarna złota, holograficzna kobieta na moim kanale. Nie chcę. Co robicie? Co to jest? Nie chowaj tego, co to jest? Nie, twoja sprawa nie interesuje się dobrze? A skąd wy to macie? Emila kupiła w internecie. Zwariowałyście? Co, chcesz spróbować? Nie, dzięki, nie zwariowałam. Boże, dziewczyny, nie róbcie tego, to niebezpieczne. A co ty, mój głos rozsądku, jesteś? Bo wiesz, mój głos rozsądku mi też mówi, że to jest niebezpieczne. Ty tam wiesz. Jasne, że wiem. Widziałam ostatnio taką dziewczynę w internecie. Jasne. No jasne, wstrzyknęła sobie botoks i teraz wygląda okropnie. Fascynująca. Przeraziłam się z ojca. Róbcie jak chcecie. A żeby wam te głupie ryje spuchły. Czego się będziecie uczyć? Chemii, bo mamy sprawdzian, wiesz? Aha, wiesz co zrobiłam? Kanapki kupiłam, soki i owoce. Chodź, idziemy, bo się spóźnimy, chodź. Emilia z klasy drugiej D liceum umówiła się z koleżankami na imprezę, podczas której będą sobie wstrzykiwały botoks. Rodzice dziewczyny wychodzą do kina i nie domyślają się, co planują nastolatki. Załóżmy tak przez chwilę, że ci rodzice tak siądą razem we dwoje w salonie i się tak skupią i tak sobie pomyślą, co nasza córka może odwalić. I ja wam gwarantuję, mogliby tak parę lat spędzić w tym salonie, siedząc i się zastanawiając i by się nie domyślili, bo to jest tak głupie! No szybciej! To tak nie długo, jest takie dawaj. Proste! No szybciej! Co tak długo? No miksuj ten botoks, ten koktajl dla mnie! Truskawkowy, żeby był najlepiej! A może to jest to właśnie? Ja całe swoje życie szukam tego jednego pomysłu wartego $1,000,000, dzięki któremu tak zbogacę się szybko. Może to jest właśnie ten pomysł? Smakowy botoks. Prawdopodobnie nie. No. Dobra, dajesz. Dawaj. Dobra, Klaudio, patrz, czy ja to dobrze robię, czy ja dobrze celuję w ogóle. Ale ci ręce trzęsą, Jezu. Nie. Nie, no. Dobra, weź ty to zrób, ja się cykam. Laski, ja się tu stresuję szybciej, proszę was. No chodź, idziemy dalej! Nie, ja się wracam, ja się trochę cykam. Nie, no co się cykasz? No chodź! Cykam się! Będę szkoda. No, wiesz, ale... No na pewno. O, jest! Okej, spokojnie. Dobra, teraz, teraz to trzeba rozmasować. Dobra. Żeby jej się to rozeszło, no. Spokojnie. I co, bolało? Nie, no w sumie trochę. Ale jej tego dużo dajesz, ja... Rozmasuj. Ponownie, no przynajmniej z tego, co ja rozumiem, ten botoks powinno się wstrzykiwać w jakichś konkretnych miejscach. Na przykład właśnie tu, bo tutaj są zmarszczki, gdzieś na czole, bo są zmarszczki. Nie powinno się to robić w jakichś tam randomowych punktach na twarzy. Bo tak to wygląda, jakby one celowały tak po prostu tak randomowo, tak Równie dobrze mogłyby wziąć rzutki do dartów i rzucać tą rzutką w twarz Emilki. Tam, gdzie trafi, tam leci botoks. O, jest.
okropny. Dobra, już mogę? Tak, możesz, no dobra. Dochodzę do wniosku, widzowie, że w tej strzykawce chyba nic nie ma i tak się zaczęłam powoli domyślać, ale to jest tylko teoria, że może ten cały paradokument szkoła, to nie jest prawdziwe życie i to, co jest w nim pokazane, się tak naprawdę nie dzieje. Ale to tylko teoria. Wow, w końcu widać mi górną wargę. No. Czy no i na czoło. Dawaj. Pani, ile pani tego botoksu ma? 5 litrów? Proszę lać wszystko! Muszą gdzieś być. Rodzice Emilki wracają do domu, bo zapomnieli biletów do kina. Podekscytowane dziewczyny nie słyszą, że rodzice wrócili i nadal wstrzykują sobie botoks. Zawsze coś musi być nie tak. Dobra, to zrób mi teraz usta, ale ja chcę mieć większy niż Emilia, okej? Dobra, okay? Dawaj. No. Dziewczyny, co gdzieś nie tak z moją buzią? No, co się tam dzieje, no? Boże. O, cholera jasna. Nie, co ty, Emilka? Jak dla mnie to jest wszystko w porządku. Dzwoń po karetkę. Siadaj. O rany. Proszę was, zróbcie coś. Co robimy? Jezu, nie wiem. Jaki jest numer na pogotowie? Jak nie wiesz, jaki jest numer na pogotowie? Jak? Ja na szczęście, jak prawdopodobnie każdy także z was, chodziłem do polskiej szkoły. Do szkoły, gdzie przez wszystkie lata nauki... Ile się uczy w polskiej szkole? Jak ja chodziłem, 6 lat podstawówki, 3 gimnazjum, 3 liceum, czyli łącznie daje nam to... 12 lat, Jezu, czemu mi tak długo zajęło? 12 lat nauki i przez te 12 lat cały czas nam tłumaczono, że oczywiście numer na pogotowie to jest 210 10 10. A nie, czekaj, to do Domino's Pizza. 112. Zaraz coś wymyślimy. Emila, co ci się stało? Co to jest? Mamo, pomóż mi. Co to jest? Botoks i kwas hialuronowy. Strzyknęłaś to sobie? Ale wszystko było dobrze, teraz zaczęło tak ten, ja nie wiem dlaczego. Czy ty zwariowałaś? Wy też to sobie strzykiwałyście? Jeszcze nie zdążyłyśmy właśnie, no. I co, nie możesz znaleźć? Musimy ją zawieźć do szpitala. Rany boskie, co jej się stało? Strzyknęła sobie botoks i nie wiadomo co jeszcze. Co takiego? Ja nie rozumiem, zrobiłam tak jak trzeba było. Tak, słuchaj, weź te strzykawki, trzeba to pokazać lekarzom. Skąd wy to wytrzasnęłyście? Do jasnej cholery! Z internetu! Upadłyście na głowę? I oni pojechali na pogotowie ze swoją córką, a jej koleżanki tak po prostu zostawili w swoim domu. I one tam sobie mogą siedzieć i buszować. I może jeszcze botoks wstrzyknąć. Przepraszam cię, Teresa. Dobrze. Siadajcie. Muszę ci zabrać dwie uczennice z lekcji. Natalia i Klaudia. No dobrze, zabierz. A które uczennice? Natalia i Klaudia. O, zajebiście! Tych akurat nie lubię! Bierz je! Emilia Pakuła z klasy drugiej D liceum nie przyszła dzisiaj na lekcję. Dziewczyna dostała silnego uczulenia na twarzy po wieczornych eksperymentach z botoksem. Koleżanki Emilii, Klaudia i Natalia boją się, że ich rodzice także dowiedzą się, co zrobiły i będą wściekli. To co tam dziewczyny, co następne robimy? Podobno w internecie można implanty piersi kupić, to same sobie zamontujecie nowe piersi? Na szczęście Emilka ma na sobie okulary, które zakrywają całą twarz i nie widać wcale tych czerwonych wyprysków. Hej Emilka, jak się czujesz? Zrobiło się uczulenie. Emilka, wszystko będzie dobrze, zobaczysz, nie płacz. Będzie dobrze, prawda? Z czasem te plamy znikną, ale... To, co zrobiłyście, było naprawdę głupie i nieodpowiedzialne. Zadzwoni pan po naszych rodziców? Właśnie, rodzice już tutaj jadą. Co? Powiedzcie mi, dziewczyny, co wy sobie w ogóle myślałyście? No bo my chcemy być modelkami. A, to w takim razie nie ma problemu, proszę, tutaj macie botoks. Naprawdę? Szczytem marzeń mojej córki jest zostać modelką? Kiedy tylko przyjadą wasi rodzice, spotykam się całą klasą. Kim jest ta kobieta? To chyba musi być jakaś stara aktorka, która w nowych odcinkach po prostu odeszła ze szkoły. Pierwszy raz na oczy ją widzę. Ewentualnie może się okaże, że w którymś odcinku szkoły jakiś szalony uczeń zamordował nauczyciela. I to właśnie ją zamordował. Nie śmiejcie się, szkoła jest porąbanym serialem. Takie rzeczy tutaj się dzieją regularnie. Po co z całą klasą? Właśnie. Po to, żeby wszystkie wasze koleżanki się dowiedziały, jak się kończą takie eksperymenty. Właśnie po to. My to załatwimy, proszę pana. Ale siara. No. Bez kitu. Chciałam coś ze sobą zrobić. Myślałam, że jak wygładzę sobie twarz, to wszystko się zmieni. Że będę się podobać chłopakom. A teraz co? Wyglądam jak jakieś monstrum i mogę sobie do cyrku iść. Jak dla mnie Emilka wcześniej była 7 na 10. A teraz... 10 na 10. Dziękuję za takie upiększenie. Nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Piękna historia z morałem. Teraz dziewczyny już nigdy więcej botoksu nie będą chciały. To o to chodziło w tym odcinku? Że młode dziewczyny nie będą chciały botoksu?
to jest ten moral tej historii? Na szkolnej dyskotece Wiktoria upija Anitę. Pijana 16-latka próbuje zrobić striptease. Muszę obejrzeć ten odcinek. No i wyraźnie niedługo będzie odcinek o pijanej uczennicy robiącej striptease. Bo takie rzeczy dzieją się w tej szkole. Widzicie, a nie wierzyliście mi, że to jest porąbany program. Dziękuję wam serdecznie, bo na... Chodź tu pies. Pies, chodź, pożegnasz się ze mną. Chodź tu! Dziękujemy wam serdecznie za dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także weźmiemy go Twitcha, Instagrama i mój nowy kanał vlogowy pod nazwą Julka, Bułka i Paweł. Czy jakoś tak? Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!